Panie Marszałku, Panie i Panowie, jeżeli by ktoś szukał podstawowych różnic pomiędzy Platformą Obywatelską, obecną koalicją rządzącą, a Prawem i Sprawiedliwością, to ten podatek, podatek bankowy jest, pokazuje zasadnicze różnice w podejściu do gospodarki. Właśnie chyba wczoraj w trybie ekspresowym większość koalicyjna przeforsowała w Komisji Finansów Publicznych ustawę o podatku miedziowym, o podatku od wydobycia niektórych kopalin, obciążającą realną sferę gospodarki, tradycyjną sferę gospodarki, przemysł, przemysł w tym przypadku wydobywczy, wytop miedzi i srebra. Nasze wszystkie poprawki, które miały na celu zmniejszenie skali opodatkowania tej działalności, zostały przez Państwa odrzucone. Jednocześnie w przypadku, kiedy my proponujemy podatek od aktywów, podatek de facto od sumy bilansowej instytucji finansowej, Państwo jednoznacznie mówicie nie. Pokazuje to w sposób, w jaki Państwo rozumiecie gospodarkę, procesy gospodarcze, to, gdzie się realnie tworzy wartość oraz to, co zamierzacie promować, a co zamierzacie opodatkowywać. Skąd się wzięła potrzeba wprowadzenia takiej daniny? Oprócz powodów, o której mówiła pani poseł Szydło, wymienię jeszcze jedną. Otóż w Polsce, ale także w wielu krajach OECD następuje zjawisko wysychania źródła dochodów, jakim jest podatek od dochodów korporacji, podatek dochodowy do osób prawnych. To jest zjawisko ogólnoświatowe, ale to następuje w bardzo dużym nasileniu w Polsce. Jest kilka powodów tego zjawiska. Po pierwsze, wyścig niejako czy konkurencyjny pomiędzy różnymi krajami i ta licytacja w dół stawek podatkowych, która miała no, czasami objawy takiej tak zwanej licytacji holenderskiej do dołu. Ale także jest inna podstawowa przyczyna. Otóż w obecnych warunkach gospodarki otwartej, globalnej, zglobalizowanej, w warunkach sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w warunkach sieci umów o ochronie inwestycji, firmy nauczyły się po prostu tego podatku nie płacić i to nie płacić w pełni legalnie, w pełni z zasadami najlepszej sztuki prawniczej. Do czego to prowadzi? I podam paniom posłankom przykład z naszego kraju. Z informacje powszechnie dostępne Ministerstwa Finansów, wykonanie dochodów z CIT-u z roku 2010, ostatni rok, za którymi posiadamy informacje. To jest podział dochodów od instytucji finansowych banków, które zapłaciły 5,4 miliarda złotych CIT-u, a w przypadku przedsiębiorstw całej pozostałej gospodarki 23 miliardy złotych CIT-u. Być może to nie byłoby niczym dziwnym, gdybyśmy nie widzieli, jakie są proporcje ich przychodów. Otóż gospodarka realna, nazwijmy to tradycyjna, którą Państwo chcą opodatkować w przypadku podatku miedziowego, uzyskała przychody rzędu 2,6 biliona złotych, natomiast instytucje finansowe 3 biliony 0,92 miliarda. Pani poseł, mam nadzieję, że będzie możliwość dyskusji na komisji, jeżeli Państwo zmienią zdanie i skierują ten projekt do komisji. Z czego to wynika? Wynika po prostu to z tego, że w Polsce gro banków jest w posiadaniu kapitału zagranicznego. Oczywiście otwarliśmy się, zainwestowali tutaj jak najbardziej, ale oni w pełni legalnie dokonują regularnego odsączania marży zysku co miesiąc poprzez stosowanie umów finansowania wewnątrz grupy kapitałowej. I fiskus polski jest wobec tych praktyk bezradny, całkowicie bezradny. Goni za nimi, usiłując badać jakieś ceny transferowe, usiłując wprowadzać zasady o niskiej kapitalizacji, ale nie ma narzędzi,
które by spowodowały, że realnie ta sfera gospodarki zacznie płacić jakiekolwiek podatki w Polsce. Już kończę, panie marszałku, podsumowując. W związku z tym interes nie tylko polskiego fiskusa, ale interes systemu gospodarczego jako całości, realnej, sensownie pomyślanej gospodarki rynkowej, kapitalistycznej, polega na tym, ażeby obciążenia podatkowe były w miarę równomiernie rozłożone na różne sfery działalności. Ten podatek ma to na celu spowodowanie, że wreszcie ta część życia gospodarczego, te duże skupiska władzy ekonomicznej, a tym samym pieniądza, a tym samym władzy ekonomicznej, zaczną uczestniczyć w utrzymywaniu państwa, z którego korzystają. To jest tylko ta propozycja. Proponujemy państwu autentycznie, rozważcie sytuację taką, w której obniżycie podatek od wydobycia miedzi i srebra, sprowadzając go do rozsądnych stawek światowych, umiarkowanych stawek światowych, wprowadzimy po dyskusji w komisjach podatek od instytucji finansowych na bardzo umiarkowanym poziomie, być może na poziomie niższym niż stawka, którą zaproponowaliśmy w ustawie, ale realny podatek, który oni będą wówczas płacić. Zachęcam państwa do zmiany po prostu zdania. Jest jeszcze czas. Dziękuję.